się w miejscowości Grabowo, gmina Biały Bór, powiat Szczecinek. Gospodarstwo zajmuje powierzchnię około 500 hektarów. W gospodarstwie zajmujemy się hodowlą bydła mlecznego. Łącznie jest 470 sztuk bydła, w tym 250 krów dojnych. Całe pozyskiwane mleko przetwarzane jest w naszej przetwórni, w której wyrabiamy twarogi, śmietanki, sery dojrzewające, masło, jogurty, śmietanki. Przerabiamy łącznie około 3000 litrów mleka dziennie. To gospodarstwo prowadzone jest przeze mnie i dwójkę moich dzieci, Emanuela i Michała, którzy pracują razem ze mną, oraz przez załogę liczącą około 20 osób. Połowa załogi zajmuje się przetwórstwem, druga połowa załogi mniej więcej zajmuje się produkcją polową i pracą w oborze. Generalnie z marką Deutsche Fahr, a raczej z serwisem Deutsche Fahr, jestem związany od 25 lat. W gospodarstwie pracuje 11 ciągników, w tym 4 Lombardini i 7 ciągników Deutsche Fahr. To dlaczego Deutsche Fahr? Nie było może aż takie istotne w życiu, że wybór padł na Deutsche Fahr w tym gospodarstwie, ale powiem tak, w tej marce, jak wszędzie, jest kilka dobrych modeli, sprawdzonych dobrych modeli, na które pracują w tym gospodarstwie już 8-10 lat. Ważną rzeczą też jest w tym wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, serwis, gdyż z panem Jarkiem Omrańczukiem z firmy Jarol współpracuję, tak jak powiedziałem, od 25 lat. On przekonał mnie do zakupu ciągnika zachodniej marki po raz pierwszy w życiu. I to był mały ciągnik Grand Prix 90 firmy Lombardini. I ten ciągnik do dzisiaj w tym gospodarstwie pracuje, ma 25 lat. I powiem tak, w żadnym z tych ciągników nie zdarzyła mi się jakaś poważna awaria. Ciągniki te pracują, oczywiście są w sposób właściwy serwisowane, są dokonywane regularne przeglądy, no i są też naprawy, które wynikają z eksploatacji. Wszystkie te naprawy eksploatacyjne staramy się wykonywać w okresie zimowym i albo robimy to na miejscu z pomocą serwisu, albo w serwisie, w Jarolu, tak. Komfortem też jest to, że w sezonie, kiedy mamy jakąś tam awarię, w ciągu 2-3 godzin mamy serwis na placu i jeżeli nie mamy ciągnika do pracy, to serwis zajmuje się tym, żeby nasz sprzęt, że tak powiem, czy nasze prace były cały czas kontynuowane, tak? Jest kilka modeli, powiedzmy, bardzo dobrych, z których jestem zadowolony. To jest ciągnik, to są ciągniki średniej mocy 160.7, to jest ciągnik X720, dużej mocy ciągnik, to jest ciągnik 130 koni, niedawno zakupiony, ale cały rok pracuje przy paszowozie. I ten ciągnik pracuje każdego dnia przez 360 dni w roku. No i nie ma z tymi ciągnikami większych problemów. Są jakieś sprawy takie związane z eksploatacyjne, natomiast no nie są to ciągniki, które by się psuły z dnia na dzień, tak? Ktoś powie, no, dlaczego nie Fendt, dlaczego nie John Deere? Ja powiem tak, na pewno są to też dobre ciągniki. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo na nich nie pracowałem, a więc moja wiedza na ten temat jest niewielka. Natomiast zawsze starałem się w sposób rozsądny podchodzić do wydawanych pieniędzy. Ja nie gospodaruję na ziemiach trzeciej, czwartej klasy czy drugiej klasy. Ja gospodaruję na słabych glebach i w tych warunkach muszę liczyć każdą złotówkę, którą chcę wydać. I między innymi dlatego ten wybór padł na Deutsche Fahr. Z uwagi na specyfikę gospodarstwa, a więc na produkcję zwierzęcą i bardzo zróżnicowaną produkcję polową, ta gama ciągników tutaj pracujących jest szeroka. Mamy dwa ciągniki dużej mocy, powyżej 270 koni, dwa ciągniki średniej mocy i cztery ciągniki małej mocy. Z uwagi na to, że praktycznie tutaj w gospodarstwie każdy ciągnik przypisany jest jakiejś konkretnej pracy i na ogół współpracuje z jedną lub dwiema maszynami. I ciągniki małej mocy wykorzystywane są głównie do
do prac związanych z produkcją siana, z przygotowywaniem siana, sianokiszonki, a więc z grabiarkami, z roztrząsaczami do siana, tak? Natomiast ciągniki średniej mocy pracują w prasach i każdy, tak jak mówię, no, mamy trzy prasy i każdy ciągnik ma przypisaną prasę, tak? Powiedzmy, duże ciągniki pracują głównie z agregatem uprawowo-siewnym, z kultywatorem, gruberem. I jeżeli się to podczepia, powiedzmy gdzieś na początku kwietnia, czy tam na początku, w połowie marca, to póki się z tych prac polowych nie zakończy, to te ciągniki cały czas z tymi urządzeniami współpracują. Deutsch 6130 jest to maszyna, która w naszym gospodarstwie pracuje około roku. Jestem z niej bardzo zadowolony, ponieważ jest to bardzo komfortowy ciągnik. Przede wszystkim też ważne jest tutaj spalanie, które podczas współpracy z prasą 16-walcową stałokomorową wynosi około 6-7 litrów na motogodzinę. Mamy także ciągnik marki Deutschfahr 6160. Jest to ciągnik o mocy 160 koni. Również przy współpracy z prasą Machaela, lecz tym razem pasową, spalanie tego ciągnika przy lekkich, średnich warunkach wynosi około 8-9 litrów na motogodzinę. Chciałbym również zwrócić uwagę na jeden z największych naszych ciągników, najnowszych, ostatnio zakupionych. Jest to X720 marki Deutschfahr, który współpracuje z broną wirnikową wraz z siewnikiem Pottinger zestawem. Przy tej pracy siewnik pracuje, powiem, na średnich obrotach, średniej wydajności. Spalanie tego ciągnika jest to około 14-15 litrów na motogodzinę. Brona wirnikowa jest to 4,20, siewnik o zasypie tona 200. Także uważam, że z tym całym zestawem, pomimo własnego ciężaru sprzętu, uważam, że to jest naprawdę dobrze skomponowany zestaw i super ciągnik. Następnym ciągnikiem jest Deutschfahr o mocy 90 koni. Jest to lekki, mały, zwinny ciągnik, który wykorzystujemy do prac lekkich, typu roztrząsacz do siana, zgrabiarka oraz również maszyny, które są potrzebne do obsługi bydła typu paszowóz, ewentualnie ścielarka do balotów. Jest to ciągnik z roku 2008. Ma niespełna 4000 motogodzin. Pomimo tak niewielkich gabarytów, jest to ciągnik, który naprawdę świetnie sprawdza się w tych lekkich pracach polowych, które są, że tak powiem, czołowe w naszej branży, i przy sianokosach, przy zbiorach naprawdę jest ciągnikiem, który spełnia nasze oczekiwania.